7:09. Twój początek dnia. Gościem poranka 7:09 jest Andrzej Kochut, amerykanista z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzisiaj 4 lipca, czyli Święto Niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Jak Amerykanie świętują tę rocznicę? No tak jak co roku, bardzo hucznie. Przede wszystkim 4 lipca to jest taki dzień, który Amerykanie obchodzą we własnym gronie rodzinnym, gronie przyjaciół. Jest mnóstwo takich właśnie drobnych przyjęć z okazji Święta Niepodległości, znanych z tych dekoracji, które już i w Polsce gdzieś czasem się pojawiają przy różnych okazjach, rozmaitych kotylionów, ozdób patriotycznych, specjalnych ciast wypiekanych właśnie z tej okazji. No oczywiście każdy 4 lipca to również pokazy fajerwerków. No i oczywiście dla tych, którzy chcą uczestniczyć w bardziej publicznych wydarzeniach, to również parady, to również przemówienia polityków, to również taka celebracja na poziomie państwowym, stanowym, lokalnym. Ale przede wszystkim Amerykanie świętują w swoim własnym gronie. A jest to dla Amerykanów faktycznie ważny dzień? Są oni mocno przywiązani do tej daty 4 lipca? No zdecydowanie tak. To jest jedno z najważniejszych świąt w amerykańskim kalendarzu, jedno z najbardziej hucznie obchodzonych i też święto, które ma podkreślić, że to bardzo zróżnicowane społeczeństwo pod względem rasowym, pod względem etnicznym. Często są to ludzie, którzy nie urodzili się w Stanach Zjednoczonych, ale przypłynęli czy przylecieli tam, by szukać lepszej przyszłości, że ci wszyscy ludzie stanowią jeden naród, naród amerykański, do którego można dołączyć, jeżeli tylko się chce i chce się wyznawać te wartości, na których Ameryka jest zbudowana, mówiąc górnolotnie. Wiemy, jak my, Polacy, obchodzimy swoje Święto Niepodległości. Jest to zazwyczaj taki dzień pełen patosu, pełen biało-czerwonych flag. Amerykanie, zdaje się, że podchodzą do tego dnia inaczej. Tak, no to o czym wspominałem, te celebracje w Stanach Zjednoczonych, choć oczywiście mają również elementy takiej państwowej pompy i patosu, to jednak opierają się przede wszystkim na dużo lżejszego kalibru wydarzeniach, czyli właśnie na małych przyjęciach, które odbywają się w ogrodach amerykańskich domów, często przy grillu, właśnie z jakimiś specjalnymi dekoracjami, często to towarzyszą temu fajerwerki gdzieś na koniec. Te fajerwerki to zresztą taki bardzo znany i lubiany symbol 4 lipca. Wiemy, że i szczególnie dwóch Polaków dołożyło gdzieś tam swoją cegiełkę do tej niepodległości Stanów Zjednoczonych, czyli Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski. Tak, no i ten polski wkład również nie jest zapominany, zwłaszcza Polonia amerykańska, dosyć liczna, właśnie ten akcent polskiej, amerykańskiej niepodległości również celebruje. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to jest taka nasza skłonność do doszukiwania się w różnych miejscach polskich akcentów. Dla Amerykanów jest to jednak przede wszystkim amerykańskie święto. Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński przy okazji świętowania Dnia Niepodległości powiedział, że Ameryka i Polska nigdy nie pracowały bliżej niż pracujemy teraz. Była to kurtuazja, czy faktycznie tak jest? No myślę, że ważną datą w relacjach polsko-amerykańskich był jednak 24 lutego 2022 roku i inwazja rosyjska na Ukrainę. O ile Polska i Stany Zjednoczone od wielu lat współpracują dosyć blisko, to jednak to, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, sprawiło, że dla Stanów Zjednoczonych jest w tej chwili wyjątkowo ważnym miejscem, jest krajem, który bezpośrednio przytyka do tego państwa, gdzie toczy się wojna, jest państwem, bez którego trudno by sobie wyobrazić amerykańską pomoc, czy to militarną, czy to humanitarną dla walczącej Ukrainy. Jest też państwem flankowym NATO i z tych wszystkich powodów dzisiaj znaczenie Polski dla Stanów Zjednoczonych jest bardzo duże, tutaj na tym teatrze europejskim. I w związku z tym też ta współpraca pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską zacieśniła się. Polska w odniesieniu do tego, co dzieje się na Ukrainie, okazała się dla Stanów Zjednoczonych wiarygodnym, wypróbowanym partnerem, z którym można
w tego rodzaju kryzysowych sytuacjach współpracować i to się odbija na wzajemnych relacjach, które są, jak pan wspomniał, bardzo dobre. To przejdźmy teraz z tematu celebracji, świętowania do niestety tej szarej, trudnej rzeczywistości. Stany Zjednoczone bardzo ostrożnie wypowiadały się na temat tego, co działo się ostatnio w Rosji w związku z tym, z tą grupą Wagnera. Skąd taka delikatność w tych komentarzach? No myślę, że z pewnej ostrożności. Zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych nie było jasności co do tego, w jaki sposób ta sytuacja się rozwinie, na ile wiarygodny jest ten bunt grupy Wagnera, bunt samego Prigożyna. Te informacje, które napływają z Rosji, są bardzo ograniczone, często obarczone rozmaitymi manipulacjami bądź przekłamaniami, w związku z czym Stany Zjednoczone nie chciały tutaj sprawić wrażenia, że jest to, tak jak pewnie niektórzy w Rosji chcieliby podejrzewać, jakiś bunt sponsorowany czy też wspierany przez amerykańskie służby specjalne. To była wewnętrzna sprawa rosyjska i Amerykanie nie widzieli powodu, żeby się w to zamieszanie angażować. Joe Biden wybiera się w podróż do Europy, będzie między innymi na szczycie NATO w Wilnie i należy spodziewać się jakichś przełomowych słów, decyzji, czy raczej sama obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie symboliczna, pokazująca, że Stany wciąż są obecne i wspierają Ukrainę? No należy pamiętać, że wizyty amerykańskich prezydentów w Europie, znamy to również z wizyt amerykańskich prezydentów w Polsce, zawsze generują tego rodzaju oczekiwania, że tym razem pojawią się jakieś specjalne, wyjątkowe, przełomowe deklaracje bądź też decyzje. Natomiast często do tego rodzaju decyzji, do tego rodzaju przełomów trzeba doprowadzić wieloletnimi negocjacjami. Często takie zmiany dzieją się ze względu na jakieś bardzo konkretne wydarzenia, tak jak to miało miejsce po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, kiedy Stany Zjednoczone musiały się zdecydować, jaki obrać kurs wobec tego narastającego zagrożenia dla sojuszników w Europie. Natomiast takie wizyty prezydentów, jak chociażby ta na szczycie NATO, oczywiście są bardzo ważne, natomiast nie ma też sensu spodziewać się nie wiadomo czego, bo no, wystarczy sobie przypomnieć ostatnią wizytę Joe Bidena w Polsce, to również mieliśmy do czynienia z takim cyklem pompowania pewnych oczekiwań, później wizyta prezydenta i zastanawianie się, dlaczego te nasze oczekiwania rozminęły się z rzeczywistością, a najpewniej rozminęły się właśnie dlatego, że przesadnie dużo oczekujemy po wizytach amerykańskich prezydentów, choć oczywiście te wizyty są bardzo ważne. No pamiętajmy, że w takim wymiarze symbolicznym fakt, że wówczas Joe Biden odwiedził również Kijów zupełnie niespodziewanie, stanowił bardzo poważny impuls i sygnał, że Stany Zjednoczone nie wycofują się z poparcia dla Ukrainy, nie wycofują się ze swojego zaangażowania w Europie, a to też było coś, na co wszyscy w regionie, nie tylko na Ukrainie, czekali. A ta determinacja Stanów Zjednoczonych w pomoc Ukrainie nie słabnie, bo też wiemy, że mówi się o tym, że świat już powoli staje się zmęczony tą sytuacją. No to jest nic dziwnego, ten konflikt oczywiście trwa już ponad rok. To jest koszt ogromny dla Stanów Zjednoczonych, również taki wysiłek dla przemysłu zbrojeniowego tego państwa. No i to jest też narastające zmęczenie obywateli, wyborców, którzy na początku, podobnie jak to miało miejsce chociażby w Polsce, bardzo mocno zaangażowali się w pomoc Ukrainie, uznając, że to Rosja jest państwem agresorem, że to Rosja jest państwem, które należy w tej sytuacji powstrzymywać i że to również ma znaczenie dla bezpieczeństwa samych Stanów Zjednoczonych, utrzymanie pewnego globalnego porządku, którego Amerykanie byli strażnikiem. Natomiast no, okazało się, że ten konflikt trwa długo, na tyle długo, że wśród obywateli zaczyna narastać pewne zmęczenie tą tematyką, również zaniepokojenie, że tego konfliktu nie uda się łatwo zakończyć. A trzeba pamiętać, że społeczeństwo amerykańskie to społeczeństwo, które w ostatnich dekadach przeżyło dwie długotrwałe, trudne do zakończenia wojny, które nie zakończyły się amerykańskim sukcesem. Myślę tu o Afganistanie i o Iraku. No i to do pewnego stopnia tworzy też kontekst tego amerykańskiego zmęczenia. Na pewno obywatele amerykańscy nie chcą być uwikłani w kolejną tego typu długą wojnę.
I w związku z tym obawiają się, że taki ciągający się konflikt na Ukrainie mógłby w pewnym momencie spowodować wciągnięcie amerykańskich żołnierzy w te walki. Tutaj oczywiście trzeba pamiętać, że ja to ująłem dosyć ogólnie, mówiąc o Amerykanach, natomiast wśród Amerykanów też te postawy są dosyć różne. Niektórzy wciąż uważają, że pomoc amerykańska dla Ukrainy powinna być nawet większa, niż to miało miejsce do tej pory. Natomiast ta grupa systematycznie spada. Jest też, widać to wyraźnie w badaniach, grupa, która uważa, że ta pomoc amerykańska okazała się już zbyt duża i być może należałoby ją zredukować. Ta grupa rośnie, zwłaszcza w elektoracie republikańskim, no i to się odbija też często w wypowiedziach republikańskich polityków. No właśnie, i czy przy okazji wyborów nie będziemy świadkami zmiany kursu jednak Stanów Zjednoczonych? No bo jednak kandydaci będą musieli się gdzieś wsłuchiwać w głos swoich wyborców. To jest bardzo dobre, tylko bardzo odległe pytanie. To znaczy w tej chwili nawet jeszcze nie wiemy, jacy kandydaci ostatecznie w tych wyborach wystartują. Oczywiście na podstawie obecnych sondaży i takiego rachunku prawdopodobieństwa można zakładać, że prawdopodobne jest to starcie Donalda Trumpa z Joe Bidenem. Natomiast trzeba też pamiętać, że w 2016 roku, mniej więcej w takim czasie, w jakim rozmawiamy dziś, wszyscy spodziewali się starcia pomiędzy Hillary Clinton i Jebem Bushem. Co się z tego wydarzyło, co z tego się zrealizowało, to wszyscy doskonale pamiętamy. Kandydaci różnią się między sobą dosyć mocno, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób postrzegają tą wojnę w Ukrainie. Ja myślę, że jeżeli wybory wygra Joe Biden, to kurs zostałby mniej więcej utrzymany. Jeżeli wygrałby je na przykład Donald Trump, trudno powiedzieć, bo Donald Trump twierdzi, że ten konflikt zakończyłby błyskawicznie, cokolwiek miałoby to znaczyć. Wybory to niewątpliwie będzie taki niebezpieczny moment, kiedy kurs Stanów Zjednoczonych względem wojny na Ukrainie mógłby się zmienić, ale wcale niekoniecznie musi tak być, a stawianie tej prognozy w tej chwili, kiedy jeszcze nawet nie wiadomo, kto będzie reprezentował te partie w wyborach, kiedy do takiego szczytowego momentu kampanii dzieli nas przynajmniej jeszcze rok, być może właśnie kolejny rok konfliktu na Ukrainie, bardzo, bardzo trudno zgadywać, co się w związku z tymi wyborami wydarzy. Pojawiają się też pytania o stan zdrowia prezydenta Bidena, jego stan psychiczny, a nawet mówi się o ewentualnej demencji. Skąd takie komentarze i czy faktycznie coś może być na rzeczy? No, Joe Biden jest prezydentem wiekowym, człowiekiem już po 80, co jest pierwszym takim przypadkiem w amerykańskiej historii. Rzeczywiście zdarzały mu się rozmaite wpadki, które często są interpretowane właśnie jako przejaw jego złego zdrowia fizycznego czy psychicznego. Natomiast należy też pamiętać, że tych przewidywań, że stan zdrowia Bidena już wkrótce powstrzyma go przed dalszym sprawowaniem prezydentury, że on będzie zmuszony ustąpić ze względu na stan zdrowia, być może tego rodzaju sugestie pojawiały się już przed wyborami w 2020 roku. Wtedy zwłaszcza kampania Donalda Trumpa starała się przekonać, że Joe Biden w ogóle nie jest w stanie sprawować funkcji prezydenta. Tymczasem mamy już rok 2023, płynie trzeci rok prezydentury Joe Bidena i nic nie wskazuje na to, by miał wkrótce ustąpić ze względu na stan zdrowia. Oczywiście, obserwując jego prezydenturę, możemy dostrzec pewne oznaki, no, w jaki sposób jego sztab dba o to, by nie zaszkodzić jego zdrowiu, na przykład umawiając spotkania tylko w takich, powiedzmy, oficjalnych godzinach biurowych, nigdy za wcześnie, nigdy za późno, albo dodając prezydentowi jakiś dodatkowy dzień na odpoczynek po długich podróżach na drugi koniec świata, co nie zawsze było praktyką w przypadku amerykańskich prezydentów. Więc no, pewne ograniczenia wiążące się z wiekiem widać, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby wiek w jakikolwiek sposób przeszkadzał Joe Bidenowi w podejmowaniu słusznych decyzji. Myślę, że z polskiej perspektywy to, co wydarzyło się w związku z wojną na Ukrainie, wskazywałoby na to, że Joe Biden potrafi poradzić sobie z kierowaniem mocarstwem w tak trudnym czasie i robi to skutecznie. Gdzieś tam nawet odbiło się wiralem nagranie z jednego z programów, kiedy Joe Biden po prostu wstał i wyszedł. I to też budziło to jakieś wątpliwości.
Tak, no tych scenek było sporo, natomiast no, należy też pamiętać, że no właśnie, to jest człowiek po 80, postawiony w bardzo, jakby to powiedzieć, trudnej roli, pod ogromną presją, pod ogromnym ciężarem, przy bardzo dużym wysiłku codziennym i tego rodzaju przejęzyczenia, jakie obserwowaliśmy, czy to, że gdzieś tam się potknął, to w tym wieku, myślę, nie jest niczym dziwnym. Natomiast Joe Biden regularnie przechodzi przez badania medyczne. Te badania medyczne są ujawniane opinii publicznej w stopniu o wiele większym, niż to miało miejsce w przypadku niewiele w sumie młodszego Donalda Trumpa i naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby Joe Biden miał jakiekolwiek problemy psychiczne będące przeciwwskazaniem do kierowania państwem. To co nie zmienia faktu, że jest politykiem w zaawansowanym wieku i to na pewno będzie rodzić pytania w kolejnej kampanii wyborczej, no bo również przecież wyborcy dostrzegają to jego zmęczenie, ten ciężar wieku i zastanawiają się, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, no bo przecież gdyby on dotrwał do końca drugiej kadencji, miałby 86 lat. No i to jest też obawa dla części sztabowców demokratów, czy to nie będzie negatywnie wpływało na wynik wyborczy Joe Bidena, ale to już jest zupełnie odrębna historia. Wybory w 2024 roku i wtedy zobaczymy, co amerykańscy wyborcy o tym sądzą. Tak, drodzy Państwo, życzę sobie i nam wszystkim, żebyśmy w wieku Joe Bidena byli w takiej formie jak on. Andrzej Kochut, amerykanista z Klubu Jagiellońskiego, był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się, do widzenia. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.